Syna i Ducha Świętego. Miłości Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Przez pośrednictwo naszej Matki Niebieskiej i Królowej sprawujmy tą przenajświętszą ofiarę ku czci Boga Trójjedynego w tych intencjach, jakie były przed chwilą, przed nabożeństwem odczytane. Teraz u początku najświętszej ofiary Chrystusa przeprośmy Boga za nasze grzechy, zaniedbania, niewierności. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg
i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się radzą. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weseli. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność dla domu Izraela. W tym dniu ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się i weselcie i grajcie w tym dniu wspaniałym. Wszyscy się weselcie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto Słowo Boże. Alleluja! Alleluja, 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 alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Panie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W psalmie responsoryjnym śpiewaliśmy słowa: w tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy. Wszyscy się radujmy. Szczególnie raduje się moje serce, że znowu jestem w Opatowie, chociaż na krótko. Ale dobre i to. Dziękuję Bożej opatrzności, że tu jesteśmy razem, że mogliśmy razem poświęcić tą wspaniałą figurę Matki Bożej Fatimskiej, a teraz sprawować tą najświętszą ofiarę, przeświętą koncelebrowaną. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy, radujmy. Czujemy obecność pośród nas Matki Bożej. Ona jest z nami, bo jest naszą Matką, a my jesteśmy jej dziećmi. A gdzie jest Maryja, tam jest Jezus. Figura Matki Bożej Fatimskiej. Dokładnie było to 80 lat temu, maj 1917 rok. Pastuszkowie. Franuś, Jacynta i Łucja paśli owce. I stało się coś niesamowitego. Oto do tych ubogich pastuszków przychodzi z nieba Matka Najświętsza. Przychodzi z różańcem w ręku. Dzisiaj na tym miejscu wznosi się wspaniała bazylika. Przyjeżdżają ludzie do Fatimy z całego świata. I po 80 latach, po tamtym wydarzeniu, dzisiaj w maju, stoimy na tym miejscu w Opatowie, przy figurze Bożej Matki Fatimskiej, która tutaj odbiera cześć, gdy dzieci idą do szkoły, gdy wracają ze szkoły, tu się żegnają, tu się modlą, tu czczą naszą Matkę i naszą Królową. Ona sobie to miejsce wybrała. Tak jak wybrała Fatimę, tak spojrzała na Opatów i tu pragnie być ze swymi dziećmi. Łucja, jedna z widzących z Fatimy, żyje po dzień dzisiejszy. Tak opowiada o Bożej Matce. Widzieliśmy Matkę Najświętszą całą w bieli. Lśniła bardziej niż słońce i promieniowało z niej światło czystsze i silniejsze niż kryształowe. Naczynie wypełnione migoczącą wodą, kiedy przenikają ją promienie gorącego słońca. Zdawała się być cała uczyniona ze światła, podobnie jej ubranie. Tak, drodzy moi, cała jak ze światła, choć przecież Pan Jezus powiedział: ja jestem światłością świata, a ona jest Matką Światłości. Tam w Fatimie Boża Matka ukazała dzieciom piekło. Nie po to, żeby straszyć, ale żeby wskazać na rzeczywistość, która istnieje. Bo kochani, jest wspaniałe niebo, ale jest też straszne piekło. I z bólem serca, płacząc, Boża Matka mówiła, że dusze jak liście z drzew w jesieni wpadają do piekła. To jest ból Matki, bo z piekła wyjścia nie ma. A po tej wizji piekła Boża Matka tak powiedziała do tej trójki: dzieci, widziałyście piekło, gdzie idą dusze nieszczęsnych grzeszników. Aby je ratować, Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca.
Jeżeli ludzie spełnią to, co im polecę, wiele dusz zostanie zbawionych i nastanie pokój. Wojna ma się ku końcowi. Wiemy, rok 1917 szalała pierwsza wojna światowa i niedługo kończy się w roku 1918. Ale jeżeli nie zaprzestaną obrażać Boga, inna gorsza jeszcze wybuchnie. Kiedy ujrzycie noc rozjaśnioną nieznanym światłem, wiedzcie, że to wielki znak, który wam Bóg daje. Przyjdzie wojna. Rzeczywiście, starzy wspominają, że w roku 1938 w styczniu były znaki na niebie. Niektórzy określili zorza polarna. A to właśnie były te znaki zapowiedziane przez Matkę Bożą w Fatimie. Powiada Boża Matka, przyjdzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przychodzę prosić o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu i o komunie święte wynagradzające pierwsze soboty miesiąca. Tych słów Bożej Matki nie posłuchano. Mimo tych znaków na niebie ludzie się nie nawrócili. Przyszła straszna druga wojna światowa, pochłonęła 50 milionów istnień ludzkich, nie licząc kalek i nieszczęść. Mówi dalej Matka Boża, jeżeli moich próśb usłuchają, Rosja się nawróci i nastanie pokój. Jeżeli nie, rozsieje swe błędy po całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni. Ojciec Święty dużo będzie musiał wycierpieć. Wiele narodów zostanie wyniszczonych. W końcu moje niepokalane serce zwycięży. Powiada Matka Boża, Ojciec Święty dużo będzie cierpiał. Kochani, widzieliśmy ból i cierpienie papieża 13 maja 1981 roku. Kiedy ciężko ranny posunął się w ręce księdza Dziwisza, swego kapelana. Jest doskonale o tym przekonany, że Matka Boża go uratowała. Wielokrotnie mówił, Boża Matko Fatimska, Ty mnie uratowałaś, kiedy mnie chciano unicestwić. I w rok po zamachu, w 1982, jedzie do Fatimy i później w roku 1991. I kula, która raniła Ojca Świętego, dziś znajduje się w koronie Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii. Również gdy był na polskiej ziemi w 1983 roku, również przywołuje to wydarzenie z placu Świętego Piotra. Oto jego słowa. W dniu 13 maja minęło 2 lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu Świętego Piotra. Tam w czasie audiencji generalnej został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku w dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu na Jasnej Górze pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny i powiedzieć Ci totus tuus, Maryjo, cały jestem Twój. Kochani, dzisiaj to miejsce staje się rąbkiem Fatimy, tego cudownego miejsca, bo przecież Matka Boża jest zawsze ta sama, zawsze kochająca i zawsze zatroskana. I kto się jej powierza i poleca, nigdy takiego człowieka nie opuszcza. Napisze święty Bernard, że jeszcze nigdy nie słyszano, aby ktoś, kto się poleca Bożej Matce, miał być opuszczony i zawiedziony. Nie słyszano. Ale jest tysiące przykładów, jak ona wspaniale potrafi pomóc każdemu swemu dziecku,
które do niej się zwróci. Oto w czasie zawieruchy wojennej hitlerowcy złapali Polaka, prowadzą na rozstrzelanie. Przechodzą obok kapliczki Matki Bożej, może podobna kapliczka do tej, która jest tutaj. Wtedy ten człowiek, znając dobrze język niemiecki, zwraca się do hitlerowców. Panowie, proszę was, pozwólcie mi chociaż krótką modlitwę odmówić przy tej figurze, a później pójdę dalej z wami. Pozwolili, powiedzieli byle krótko, byle szybko. Uklęknął i jak dziecko zaczął prosić, Matko Najświętsza, dla mnie po ludzku nie ma ratunku. Idę na pewną śmierć, ale ty znasz takie możliwości, aby mnie uratować. Wstawaj, mówią do niego, idziemy dalej. On nie wstaje. Próbują go podnieść. On jakby przyrósł do tej figury, jakby stał się kamieniem. Zobaczyli ten cud, przestraszyli się i czym prędzej z tego miejsca uciekli. A on za chwilę wstał i dziękował Bogu za łaskę, za cud ocalenia. Nigdy ja ciebie, ludu, nie rzuciłam, nigdy ja swego nie odjęłam lica, ja po dawnemu moc twoja i siła Boga Rodzica. Maryja jest naszą siłą, jest naszym wsparciem, jest naszym ratunkiem. Była w historii, była w przeszłości, jest także i dzisiaj. Tylko że często dzieci o niej zapominają. Ona nigdy nie zapomina o swoich dzieciach. Ona nigdy się nie odwraca. A dzieci tak często zapominają. Czasem sama musi się upomnieć. Mam tu na myśli przydrożną kapliczkę w miejscowości Polanka koło Myślenic. Zarosła całkowicie, zaniedbana przez ludzi, chociaż obok niej przechodzili. I pewnego dnia mówi do kobiety ciężko chorej na raka, odnów tą kapliczkę. Przechodzicie obok mnie, nie dbacie o mnie, a deszcz niszczy moją twarz i moją szatę. Ta kobieta, ciężko chora na raka złośliwego, wypisana ze szpitala, powiada: Matko Boża, jak ja ci to zrobię, jak ja z łóżka nie wstaję. Dziecko, ja ci dam zdrowie, ale zrób to dla mnie. Poszła we wskazane miejsce przez Bożą Matkę rzeczywiście wielka kupa cierni, a pod spodem odkryła, że tam jest figura niepokalanej. Z pomocą ludzi wykarczowała te ciernie, postawiła obok krzyż, posadziła kwiaty, wspaniale odnowiła tą kapliczkę. I Boża Matka słowa dotrzymała. Dzisiaj ta kobieta jest zdrowa, pisała nawet do rycerza niepokalanej, do niepokalanowa jako podziękowanie. A kiedy poszła na komisję lekarską, lekarze mówią: proszę pani, pani jest zaprzeczeniem nauki medycyny. Wypisana ze szpitala, aby umierała w domu. A ona jest dzisiaj zdrowsza od tych lekarzy, którzy ją leczyli. Tak dobra, tak kochająca jest Matka. Zawsze czuła i zawsze zatroskała. Powie ktoś: Fatima, to tak daleko, 80 lat temu. Ale drodzy moi, i dzisiaj Boża Matka przychodzi na ziemię. Chociażby wspomnieć Medjugorje na terenie Bośni Hercegowiny. Nieraz Ojca Świętego pytają, czy ludzie mają tam jeździć. A Ojciec Święty odpowiada: jeżeli ludzie jadąc tam nawracają się, modlą, wracają lepsi, niech jeżdżą. Dane mi było przed laty być w Medjugorje, rozmawiać z jedną z widzących, widzką, która nam wiele opowiedziała o Bożej Matce. Oto fragment jej słów. Za każdym razem, gdy
gdy są urodziny kogoś z widzących, Matka Boża składa nam życzenia, podaje nam rękę, całuje nas. To jest żywa osoba. Widzimy ją tak, jak każdego z was. Spotkania z Matką Bożą dają nam tak wielką radość, że to nie może stać się czymś zwyczajnym. Ja czekam na te spotkania z utęsknieniem. Jest to taka radość, której ludzkimi słowami nie da się opisać. Spotykam się z nią i rozmawiam, jak teraz z wami. Mamy oczywiście świadomość, że jest to osoba z nieba, ale jesteśmy w tak bliskiej zażyłości, że rozmawiamy, zadajemy pytania. Ona odpowiada. Czasami modlimy się razem. Drodzy moi, można by tu bardzo długo mówić o Maryi, bo jest taka zasada kaznodziejska: o Maryi nigdy dość. Ale pragnę was zachęcić na koniec tych słów, abyście kochali Matkę Najświętszą, abyście każdego dnia brali do ręki różaniec i modlili się tak, jak ona o to prosi, abyście nosili na sercu medalik Matki Najświętszej. Ona pragnie nam pomagać. Ona pragnie nas chronić, pragnie nas wspierać i pragnie nas mieć w niebie. Zakończę słowami z pieśni. Zaufaj bez reszty Maryi, zaufaj jej wielkiej miłości, zaufaj, a ona Twe troski, jak matka zamieni w radości. Amen. Wspólnie wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystus przyrzekł Kościołowi swoją opiekę i dzieje Kościoła w ciągu wieków nieustannie świadczą o tym, że obietnicy swojej dotrzymuje. Prośmy, by w naszych czasach Kościół odważnie pełnił swoją misję. Módlmy się za Ojca Świętego, by wytrwale wskazywał na obecność Chrystusa w dziejach naszej ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za Kościół w naszej Ojczyźnie, by był podstawą i siłą odbudowy ładu moralnego w życiu Polaków. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych dobrodziejów, dobroczyńców, za fundatorów tej kapliczki Matki Bożej Fatimskiej, aby Bóg wszystkim nam błogosławił, a Boża Matka miała w swej czułej opiece. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przykładnym życiem i codzienną wspólną modlitwą budowali Kościół Boży w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, aby dobry i miłosierny Bóg przyjął
przyjął ich do swojej niebieskiej chwały. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który jesteś głową i życiem Kościoła, polecamy Ci wszystkie jego troski i potrzeby. Niech będzie zawsze wierny Twojej Ewangelii. Niech będzie solą ziemi i światłością świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Matko Najświętsza, do serca mego nie zemaleści, proszę żywego.
Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy, świeć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwał. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, świętym Franciszkiem, błogosławionym Janem z Dukli i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
zrobiłeś uczniom słowami pokój wam. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę twojego Kościoła i zgodnie z twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zanim ojciec Aleksy udzieli nam błogosławieństwa, pragnę gorąco i serdecznie podziękować mu za poświęcenie tej figurki, za przewodniczenie tej mszy świętej oraz za to, że jest z nami tutaj. Jak się przed chwilą dowiedziałem, ta kapliczka kiedyś tutaj stała. Dzisiaj Matka Boża, Matka Fatimska wróciła na swoje miejsce. Bóg zapłać Państwu wstępniom za to, że przyjęli tą propozycję, aby tutaj stanęła na tym miejscu ta figurka Matki Bożej. Panu, który wybudował ten postument pod tą figurkę, również składam serdeczny Bóg zapłać. Składam serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej naszej wspólnej uroczystości. Mieszkańcom ulic Mickiewicza i Żeromskiego, tym wszystkim, którzy przygotowywali tą dekorację, piękną dekorację. Niech Matka Boża wyprasza u swojego Syna dla wszystkich nas potrzebne łaski. Zachęcam teraz do częstego przychodzenia tutaj przed figurę Matki Bożej i prosić Maryję, modlić się do niej. Przechodzimy do pracy, szczególnie dzieci, przechodzą ze szkoły do szkoły, uklęknąć, przystanąć na chwilę, porozmawiać z Matką Bożą. Teraz ojciec Aleksy udzieli błogosławieństwa. Bóg zapłać ojcu gwardianowi za zaproszenie do Batowa. Z radością tu przyjechałem. Chętnie bym pozostał, ale Kraków się modli, żebym był z nimi. Przywiozłem kiedyś z Fatimy kamyk. Ten kamyk tu będzie umieszczony przy tej figurze Matki Bożej u was w Opatowie. Z miejsca świętego, zabrany pod tej studni, gdzie dzieci Franuś, Jacynta, Łucja tyle razy się modliły tam w Fatimie przy studni. Mam również takie pamiątkowe obrazki Matki Bożej Fatimskiej. Część już rozdana, ale mam jeszcze. Kto nie dostał obrazka, to otrzyma po mszy świętej. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Gwiazdo śliczna, thank you.
Życzę zdrowia. Bóg zapłać wzajemnie. Ta brata, a czego brat nie przyszedł? Ja jeszcze na to leżę. Dobrze. Proszę bardzo. Zapłać. Tak, że zapłać. Modlicie się zawsze o 9 wieczorem błogosławie. Tym krzyżykiem. Potrzymajcie ten krzyżyk sobie. Całujcie. Wszystkich na odległość. Tych, co powstały. No jutro chcę, żeby dojechać na 5 minut. Na 5 minut koniecznie. Na 5 minut koniecznie. Za 15:08 będę. Za 15:08 będę u was. A chcecie, żeby was odwiedzić w szkole? W liceum? To jak z jedynki, to skoczę do liceum na 5 minut. No, no. To koło 9:00 będę w liceum. Koło 9:00 będę w liceum. Nie wiem, bo mnie rozrywają. Rozrywają. To tu jeszcze nie oddajemy. Trzymajcie, podajcie jeden dzień. Tylko żeby wrócił do mnie. Obrazki można zabrać, ale czym ma wrócić? O, ma dzieciątko. Tak? A czego nie przyszła na poświęcenie? Poszły wcześniej, ale to są, już są księdza słowa. Dobrze, bo tam cały ojciec wygląda. Dobrze mi tam jest, dobrze mi tam jest. Moje uczennice, macierzyski. Tak, same uczennice. Dobra, sprawujcie się ładnie. Macie dzieciątka. Do zeszytu, tak? To będziesz miała dwa. Do zeszytu religijnego. Wy już macie? To tu jeszcze nie ma. Tak. Już zostawicie raz? Dobra, tak. Na Marlenie. Tak, tam tak pobójść. O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze nie dostał obrazka z Fatimy? No pytajcie się księdza. Co dziecko? Mam medaliki. W samochodzie poszukać. Poczekacie? To poczekajcie. To wam przyniosę. Proszę ojca jeszcze na chwileczkę. Na chwileczkę, dobrze. Na słówkę. Na słówkę. To ja usiądę, Zaraz, jak pójdę zobaczyć na wszystkie te weźmy szaty. One są poświęcone. O, poświęcone. Wędelek na szyję i zaraz sprawdzamy. Chciałbym, żeby to siostra.
Warszawy, Marytki w Krakowie. Dla Łukasia, proszę bardzo. Wszyscy dostali. Ja ten jeszcze. Proszę bardzo. A kamerzysta musi dostać. Dajcie panu kamerzyście. Kamera ma. Stawać się z ja mam Marysia. Może dla synów. Tak, a ile pani ma synów? To niech pani ma synów. Dla synowej będzie. Dla synowej, tak. Jeszcze? O, wystarczy. Pewnie. Wystarczy. A to ja będę. Pani Agatka przyziębiła na głos. Wszyscy dostali? Ale z tym jej do twarzy. Kto nie dostał? Bo jak ja spojrzałam na nią, widziałam, jeszcze Grzesiu nie ma. Grzesiu? Chodź tu, Grzesiu. Dla Małgosia. Dla Małgosi i dla Pociechy, nie? Proszę bardzo. Wszyscy? Jeszcze ja nie. Pan nie miał. Pan Murat, to pan Józef wybudował postulę. Dobrze, panie Murat, piękna robota. Dziękuję. Ten kamyk jest tu w tym. Wzięliście to pudełeczko malutkie? Siostra wzięła, Ewa wzięła z tym kamykiem. Kamykiem, tak, proszę, tak, tak. Gdzie umieścimy? To znaczy, ja myślę, kochani, żeby tutaj, gdzieś tutaj w tym miejscu, za szybą, bo wiesz, to trzeba jakoś montować, tak, 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 żeby te śruby przykryć, te nakrętki, żeby nie widać było. Coś jakoś, o, mamy tu dekoratorkę, tak. Ona pomyśli właśnie, żeby to oprawić, jak to się oprawić, jak to tak. Ale to sklepy było dobrze. Za szkłem, za szkłem. Ale to oni wymyślą, Duch Święty podpowie. No właśnie, to jest słowo. Ojca, dobre. Duch Święty podpowiedział, żeby tu była kaplica i kaplica stoi. Synowie. Tu jeden. Ale było ładnie, nie? Ale bardzo ładnie. Proszę ojca, tak wzruszają. Ładnie było, nie? No. Ja myślę, że tak skromnie będzie, że tylko przyjdę po kropie, a tu cztery święta. Nabożeństwo majowe. Dużo, 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 dużo. Wszystko się dobrze. Ze 150 ludzi co najmniej było. Nie liczy. Albo nawet więcej. Tak, bo nie tylko z tej parafii było. Co najmniej więcej, 150. Więcej. Bo w obrazku poszło więcej jak 150. Więcej. Tak, tak, tak. No, piękna uroczystość. A jak ja się cieszę. No, no. My jak się cieszymy, rodzina. Tak. No to chwała Bogu, chwała Bogu. Bardzo. Wszyscy mieszkańcy. Jeszcze jeden ostatni medalik. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Na wieki wieków. Amen. Dobrze, dobrze. Co mi moje uczennice powiedzą? Macie piątki w szkole czy szóstki? Kiedy matura? Tak, kiedy maturę macie? Uczennice. Kiedy maturę? Którego to wypada? Szóstego. To już niedługo. To już niedługo. To wam pobłogosławić tym krzyżem. Gdzie ten krzyżyk? Proszę, uklęknijcie maturzystki i te, które mają egzaminy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No, podajcie sobie tę myśl. Tylko dwie maturzystki, nie? Jeszcze profesorki są. Profesorki? Pobłogosławić profesorki. Uczennice dobrze napisały. Żeby dobrze maturę pomógł. Żeby, tak. To kogo jeszcze pobłogosławić? Niektórzy to dawno do szkoły chodzili, a te pobłogosławić. No pali ręko na się tyle? Jeszcze. Dobrze, jeszcze. Dobrze, jeszcze. Dobrze, jeszcze.
Jeszcze klasa liceum, co? Licznie. Przewodnicząca? Nie. Tak. Obrazki macie, medaliki macie, błogosławieństwo macie i mnie macie. To znaczy, jutro pójdę i do jedynki, i do liceum. O, będzie nam bardzo przyjemnie. No, chociaż na chwilę. To znaczy, przed ósmą będę w podstawówce, pół godzinki, a przed dziewiątą będę